Hejka, kochana. Czemu ja powiedziałam kochana? Cześć widzowie, bo ta mała się nazywa kochana, to jest nowy chomik od Nikoli. Ona ma takie kreseczki, nie wiem, czy wy to zobaczycie na tym. Takie zamazane to jest, ale ona ma takie kreseczki przy oczach, tak jak ja mam zwykle, no dzisiaj nie mam. Natomiast dzisiaj do was przychodzę z kochaną i z takim jednym ważnym tematem, który, znaczy to nie jest aż tak ważny temat, ale chciałabym wam tutaj go w tym vlogu opowiedzieć i przedstawić, jak on tak serio wygląda. Nie, kochana. Ona nie ma na imię kochana. A jak? No mówiłam ci. Księżniczka? No, ale jeszcze inaczej. Kylie! A to nie pasuje, ona to jest księżniczka, bo Kylie, po prostu... Dobra, bo tak to będę cały czas o niej mówić. Słuchajcie, kochani, rozwaliła mnie się jedna sprawa, że w ogóle byłam z mamą po strój na balik do swojego młodszego brata. W sumie wtedy zaczęłam wam ten filmik nagrywać, ale ostatecznie... Wyszło na to, że moja mama wróciła, więc nagram na nowo. Chodzi o to, że dzisiaj chcę poruszyć temat taki, że na TikToku panuje teraz taki trend, komu byśmy zostawili, no coś tam, jakiś napój na imprezie, wiecie, jakaś impreza i kto by wam miał ten napój popilnować. I mnie to rozwala, jak wszyscy sławni czy niesławni oznaczają te osoby, które tak najbardziej są takimi, najbardziej bym powiedziała, groźnymi osobami, jakie po prostu mogą być. Mimo, że one wyglądają na spokojnie i tak dalej, ale ja się na tych osobach ostro przejechałam. I to są po prostu osoby, czy to na TikToku, czy to na YouTubie, które w ogóle działają w mediach. I to są osoby bardzo, ale to bardzo fałszywe. Czyli jak ja bym im zostawiła, to by pewnie mi coś dosypali, a inni im ufają. Więc wiecie, ja wychodzę zawsze z jednego założenia, że to, co ktoś inny mówi o innej osobie w waszej obecności, to będzie mówił za waszymi plecami o was. Więc jak ja widzę, jak te wszystkie influencerki mówią, że one są tolerancyjne i szanują każdą osobę, ale później przyszła do internetu Nike i się z niej wyśmiewali i mówili, że mam odejść i po prostu, że jestem głupia i jakąś fanatyczką, to już po prostu nie wiem, że ta młodzież, że te starsze osoby nie widzą tego, jak ta osoba jest strasznie fałszywa. Ja mam po prostu laga. Tak samo jak mi się mówi... bo zrobiłam właśnie też o tym takim filmie, no nie miała jakoś dużo wyświetleń, ale ludzie pisali w komentarzach, no bo to pewnie ty jesteś taka fałszywa i pewnie o sobie mówisz, bo to ty taka jesteś, że na przykład mówisz, że tolerujesz, znaczy, że szanujesz wszystkich, ale nie tolerujesz kolorowości, jakieś marszy kolorowości, wiecie, tych sześciu kolorków, o tak to powiem. I ja mam laga, czy ci ludzie nie ogarniają, że szanować to znaczy okej, okay, że należy z każdym pogadać, każdego dobrze potraktować, pomóc mu w potrzebie, ale to nie oznacza lizania czterech liter, gdy widzę, że oni niszczą rodziny, gdy niszczą po prostu społeczeństwo, czy to najmłodsze, gdy sprowadzają te społeczeństwo do grzechu i do, w ogóle do Sodomy i Gomory i te osoby serio myślą, że szacunek polega na tym, że ja będę każde, nawet te najgorsze zachowanie popierać? Nie wiem, o co tu chodzi. Natomiast strasznie to zdruzgotało, że wiecie, że ludzie oznaczają najbardziej te osoby, które są strasznie fałszywe w mediach. I ja nie mogę. I to jeszcze czasami to dorosłe osoby też robiły ten trend, więc takie XD. No ale z drugiej strony, wiecie, swój na swego trafił. No to co tu w ogóle dużo gadać? No nie ma co. Ale w ogóle nie wiem, ja ostatnio sobie, tak zaraz z innej beki, ja ostatnio sobie zrobiłam, jestem cała brudna, normalnie jak jakiś borok. Ostatnio zrobiłam sobie olejowanie włosów i ja wam powiem, to było w sobotę wieczorem? W piątek wieczorem? Chyba w sobotę to było. I ja się troszkę zaczęłam denerwować, dlatego że po prostu szłam wczoraj na 22 do pracy i ja już miałam takie tłustawe włosy. Nie ogarniam tego, że to co raptem dwa dni, a kiedyś miałam wytrzymać 3-4 dni po prostu bez mycia, nie wiem co się dzieje, a ona się tu cały czas wspina. Ona też chce być po prostu w kamerze. Przywitajcie się z nią w komentarzu, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie, hej kochana. No to żeby wiedzieć, że po prostu oglądacie, no tak bez zapowiedzi, muszę was czasami zapytać. Żeby wiedzieć, że wy lubicie takie filmiki. Ja w ogóle zauważyłam, że ostatnimi czasy wy bardzo lubicie... że bardzo wy lubicie, wiecie, takie vlogi, bo ostatnimi czasami widzę, że po prostu oglądacie, komentujecie, więc...
Jejku, akurat jak do was mówiłam, to mi po prostu przycięło ten filmik, było napisane brak pamięci w telefonie. Bo wiecie co, ja kochani, w ogóle mam tyle zdjęć, ja mam jakoś 4000 samych zdjęć, a w głównym aparacie mam jakoś 2000 screenshotów, do tego mam filmiki i wiecie, ja czasami mam filmiki takie, że na przykład wiecie, nagrałam coś 3 tygodnie temu na YouTube i do dzisiaj tego filmiku nie usunęłam z telefonu. Nie wiem, to tak... Już mnie to denerwuje, a aplikacji też mam dużo i w ogóle najlepsze jest to, że ja korzystam tylko z kilku aplikacji i nie wiem, po co mi te wszystkie inne aplikacje. Ja to jestem jakiś taki dziwny człowiek, tak samo mam w szafie. W szafie Nikola też, nie? Połowa ciuchów mam i w nich nie chodzę. Czaj, co zważa jak jakiś biedok w jednym, a tym samym. Nie rozumiałam siebie, po prostu nie wiem, o co chodzi. Nie wiem. Nie wiem i wiem, że przed tym o czym mówiłam, nie zapomniałam o czym. Aha, no, że mam te tłuste włosy. Nie wiem, co mi się dzieje. Może to właśnie ostatnio przez te olejowanie włosów, że tak zbyt źle umyłam te włosy. Też tak może być. Ja pamiętam, jak ja byłam mała, moja mama kupiła taki, to była chyba nafta do włosów, no bo mama kiedyś to używała. I było tak, że ja mówię, a to pewnie daje się dużo, wiecie, ja byłam wtedy mała i ja sobie wzięłam i tak nalałam, wiecie, tak miałam takoby jakby łyżkę oleju na ręce i tak sobie to rozmarowałam, wiecie, na dwie dłonie i wtarłam we włosy. Jaki Joże miała Nikola tłuste włosy, Joże, tak później musiała iść do szkoły, bo to był ranek. Jako ganiba, po prostu taki wstyd. Wstyd na maksa. A, jeszcze w ogóle z innej beki, tak teraz wam powiem, co mi się ostatnio przypomniało, bo wam ostatnio nie dopowiedziałam. Opowiadałam ostatnio wam o takim typku, który mi powiedział, że chciałby mi podarować róże żółte. W sensie to był taki jakby... Ja miałam wtedy raptem 16-15 lat, coś takiego. Nawet może i młodsze byłam. Dlatego, że to był jakby syn ziomeczka mojego taty. I kiedyś, jak ja miałam 13 lat, to on do nas przyjechał razem ze swoją siostrą i ta siostra miała 16 lat. I wiecie, i pamiętam, była sytuacja, że mieliśmy jakiegoś kotka w domu. I ten kotek wtedy siedział w ubikacji i ta jego siostra przyszła ze mną właśnie no wiecie, do mojej ubikacji, bo chcieliśmy zobaczyć tego kotka. No i nagle przyszedł on i ten gościu, Nikola, że miała 12 lat, a on, że miał 18 i ten gościu mnie pocałował, Nikola, tak tu, w policzek, tutaj tak blisko ust. I ja mu godam, co ty robisz, nie? I ja mu godam, że jest taka młoda, a ty mnie całujesz? A wiesz, a Nikola, to nie wolno, bo Jerzy miała 12 lat. A on mówi, bo ja myślałem, że ty masz 16 lat. A ja do niego a ty żeś się nie umiał zapytać? I pamiętam, i później właśnie była ta sytuacja, co już było z tymi różami, co już miałam 15-16 lat, to przylazł i mi właśnie powiedział, nie? A i powiem wam szczerze, że to najbardziej cringe'owy gościu, jaki może być. Ja wiem, że on później chyba jakoś właśnie w więzieniu nawet siedział. Taki gościu, z którym bym się w ogóle nigdy nie chciała zadawać. A i teraz jeszcze druga sytuacja, to już pamiętam z gimnazjum. Ja zawsze miałem taki dziwny styl ubierania się, taki, jakby to powiedzieć, że po prostu ja ubierałam kolorową bluzkę, nie wiem, w kropki, do tego sukienkę w paski i do tego jeszcze kolorowej rajstopy, albo no nie przesadzając, na przykład założyłam kiedyś białą taką bluzę z kapturem i z takim, z ten kangurek taki, że wiecie, że to schowanie, czyli to też, kurczę, jak się nazywa, kieszeń i do tego taką zieloną spódnicę taką do kolora i do tego takie trzykolorowe, brązowo-białe, niebieskie, jeszcze do dzisiaj mam przed oczami rajstopy. I pamiętam, że wtedy schodziłam na dół do szatni, bo w gimnazjum, pamiętam, mieliśmy szatnię. No i tak szłam i była taka jedna dziewczyna, ona chodziła 2 lata wyżej do klasy, czyli ja byłam w pierwszej, ona była w trzeciej. I ona do mnie podchodzi i się pyta, w ogóle jej nie znam ani nic. I ona do mnie, a czemu ty się tak dziwnie ubierasz? A ja do niej nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Ale ja byłam zawsze taka nieśmiała, więc to jeszcze gorzej. I ja do niej mówię, bo mogę. I ona tak otworzyła buzię. Aha. I sobie poszła. I pamiętam, że więcej ona nawet się bała na mnie spojrzeć na korytarzu. Ona w sumie jakoś mieszka tutaj może 4 ulice dalej. Tak, no powiem szczerze, od tego momentu w ogóle może ją 3-4 razy w życiu widziałam. Wyparowała. No. Dobra. Bo tak gadam teraz bez sensu. No, ale strasznie mnie brzuch boli, bo mam okres. Wzięłam sobie tabletki i zrobiłam sobie jeszcze herbatę rumiankową, bo nie mam mięty. Mięta chyba jeszcze tak lepiej działa na mnie. No. Dobra, kochani, cieszę się, że jesteście. Fajnie, że jesteście. Pamiętajcie, że możecie wspierać mój kanał, uzyskać za to bonusy, tak jakby w postaci ankiety tylko właśnie dla osób wspierających i w postaci oglądania filmików tylko i wyłącznie dla wspierających osób. Pozdrawiam was bardzo, ale to bardzo cieplutko. Trzymajcie się, kochani.
Buziaki.